Marek to oczywiście historyczna nazwa Górnika. Tak, to dawni górnicy, tarnogórscy. Zresztą wielka historia, mamy nawet już szkołę imienia Gwarków Śląskich, bo to oni przecież zbudowali to miasto swoim trudem, swoją pracą i tak możemy powiedzieć, że ta osada przekształciła się później w miasto. Druga nazwa to były Kopacze, równolegle funkcjonowała Kopacze, prawda, albo Murcki dla górników pracujących w czarnym węglu. I widzimy mażoretki. No, drodzy Państwo, no co to można powiedzieć? Trzeba patrzeć i podziwiać. Wspaniałe mażoretki z przyrządem w prawej dłoni, z tego co widzę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak się na taki przyrząd nazywa? To się nazywa baton. To jest właśnie z angielskiego. Nazywa się taki przyrząd. Nie widzę jeszcze. O, i teraz przed Trybuną Honorową prawdopodobnie zejść jakaś figura, jakiś efektowny popis. To znakomity zespół TES. I tarnogórska orkiestra Dęta. Dwie wizytówki można powiedzieć. Tarnowski Gór, zespół Państwa Nowoczesnego TES i tarnogórska orkiestra Dęta. Marek Miś na czele i pani Daria Jacalska. Tambur Majorka. I posłuchaj. Drodzy Państwo, czuć za orkiestrą, nie wiem czy mnie słychać. Idzie wspaniała klasa, gwardia honorowa dzisiejszego programu. Na czas oczywiście gospodarza miasta w pięknej toce, w bilecie, z łańcuchem, burmistrzem Arkadiuszem Czechem i gościem honorowym, którym jest dziś premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej, pan Mateusz Morawiecki. Witamy serdecznie, witamy brawami, zajmują miejsce na Trybunie Honorowej. Pani poseł, goście. A za nimi w pięknych togach mieszczańskich wiceburmistrzowie naszego miasta. Pani Jolanta Tuszyńska, pan Piotr Skabaczewski, przewodniczący Rady Miasta Franciszek Nowak i pan skarbnik, nowy skarbnik miasta. Dość szybko się teraz ciasno zrobiło. Proszę zrobić większe odstępy między poszczególnymi grupami. Tu witamy właśnie rajców miejskich i miejscową szlachtę. A za nimi grupa mundurowa, miejscowa zresztą. Kontusze, staropolskie kostiumy, też z XVII-wiecznych z zachodu Europy. No, w Tarnowskich Górach krzyżowały się kultury i mody. A tu przedstawiciele naszych służb mundurowych. I proszę Państwa, zaczynamy część historyczną. Jako pierwszy, XIV-wieczny, pierwszy odnotowany tutaj rycerz Adam de Tarnowicze, który z pewnością był rycerzem znacznym, ponieważ często przy dokumentach podpisywanych przez księstwa wytórskiego on występuje jako świadek. To znaczy, że był często na dworze i miał wysoką pozycję. Pięknej zbroi rycerskiej, lśniącej, słońcu troszkę woli. A tu proszę poczekać, od tego proszę poczekać. Się zaczęło, bo to chłop Rybka, który w 1490 roku miał wykopać pierwszą grudę srebra i od tego właśnie zaczęła się epoka górnictwa. I powiem tylko tyle, że ten chłop Rybka w tych annałach został odnaleziony i okazało się, że jest postacią historyczną, a nie legendarną. Naprawdę? To jest też niezwykła wiadomość. A za nimi włodarze miasta, czyli Jan II Dobry Książę Opola, Jerzy Margrabia Hohenzollern i miejscowy szlachcic Piotr Wrochem z zamku Stare Tarnowice. Wiem dużo o Wrochemie, gdyż tam nawet dzisiaj spałem u niego. A to zdaje się jazda jeżeli z dworu. Dobrze widzę, to chyba Szwedzi. Szwedzi z wojny 30-letniej, którzy trzykrotnie chcieli złupić miasto. Niestety nasi mieszczanie, wykupując się, praktycznie utracili cały majątek, żeby miasto nie zostało zniszczone. Żeby zachować swoją niezależność. A tu piękne dane. A tu widzimy właśnie nasze mieszczaństwo oraz przedstawicieli zamku w Starych Tarnowicach z herbem właśnie rodu Wrochemów.
Piotr Wochem właśnie dzięki pozyskanemu tutaj majątkowi, bo 25% udziałów dostał w Srebrze, zbudował właśnie zamek w Starych Tarnowicach, jedyny na Górnym Śląsku zamek z krużgankami. Jest to praktycznie jedyny taki renesans, niepowtarzalny. Wiem też od człowieka, który zajął się Piotra o tym. I tu mamy naszych gwarków ze swoimi symbolami. Gwarkowie byli podzieleni na swoje grupy, swoje cechy. Teraz... I otóż w 1526 roku miasto miało dostać przywilej herbowy z pierwszym herbem, w którym między innymi było złote skrzydło Piastów Górnośląskich. I oczywiście ten, który pilnuje kopalni, czyli skarbnik. Ludziom z Górnego Śląska nie trzeba przypominać. To jest postać na pół legendarna, na pół baśniowa, mitologiczna, skarbnik, strażnik podziemnych skarbów. I Ordonek Górny 1528 rok, można powiedzieć, najstarsze prawo pracy w Europie, które mówiło o tym, jak i ile gwarkowie mają pracować. No była to praktycznie pierwsza taka ustawa, jeżeli chodzi o prawo pracy. Tutaj w całej Europie, tak? Tak. No drodzy Państwo, jak do nie być dumny, że jesteśmy w Tarnowskich Górach. Pierwsze prawo pracy w Europie tutaj powstało na terenie Tarnowskich Gór. No i Darku, wielki nasz sukces, czyli wpisanie tarnogórskich podziemi na listę UNESCO. Praktycznie pierwszy wpis organizacji pozarządowej w historii UNESCO. Także mamy się z czego cieszyć i mamy z czego być dumni. I oczywiście przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z prezesem Zbigniewem Pawlakiem. Pozdrawiamy serdecznie. Ciekaw jestem, czy idzie też pan Stanisław Wyciszczak, legenda, twórca gwarków i twórca tego stowarzyszenia. Ale też pan Marek Kandzia idzie, były prezes, pozdrawiamy serdecznie. To jest... No i chcę powiedzieć, że właśnie stowarzyszenie przygotowało nowość, czyli replikę pierwszej na kontynencie, przynajmniej tak piszą, prawdopodobnie drugiej, ale niektóre podręczniki piszą, że pierwszej maszyny parowej, która dokonała przełomu, bo zaczęła się druga epoka górnictwa, po prostu pokonano wodę i zaczęto znowu dobywać rudy, srebra i ołowiu. Pokonała wodę dosłownie w przenośni, gdyż wymyślono maszynę parową w Anglii, James Watts, a potem pokonała wielki kanał La Manche i dotarła do Europy. Najpierw do Tarnowskich Gór i tej wersji się będziemy trzymać, panie doktorze, gdyż pozostałe źródła są niepotwierdzone. Pierwszy raz maszyna parowa na kontynencie zaistniała gdzie? Na kontynencie europejskim w Tarnowskich Górach. Z tego co wiem, nawet wielcy ludzie, poseł Sultana i Goethe przyjeżdżali jako szpiedzy obejrzeć tę słynną maszynę. No i witamy tutaj pierwszych burmistrzów naszego miasta, Jerzego Meiningera, Andrzeja Hajtka, Krzysztofa Rajsiga i na końcu rajcy miejsc tarnogórskie. I widzę, że syn radnego jest wśród byłych burmistrzów, a nawet syn obecnego burmistrza jest wśród byłych burmistrzów, co pewnie wróży, że będzie kiedyś startował. No i proszę Państwa, niestety te trzy narody troszkę się pokłóciły, bo w roku 1532 roku doszło do buntu gwarków. Głównie chodziło o naruszanie właśnie ordunku górnego i słabe płace. Czyli prawa pracy, naruszanie prawa pracy i prawa socjalne. Gwarkowie zostali uwięzieni, ale generalnie później już można powiedzieć, żyli w zgodzie i takich rzeczy już nie było. A za tymi zbuntowanymi młodymi, jak widzimy, górnikami, landsknechci, czyli straż tu. Miejska oczywiście, tak. Oczywiście nie byłoby miasta bez szczeków rzemieślniczych. Tutaj na terenie miasta bardzo prężnie rozwijały się te cechy. Powiem z ciekawostek, że najwięcej w mieście było szewców. No proszę. W każdym bądź razie do dzisiaj możemy podziwiać piękne pieczęcie sygnowane właśnie przez te cechy w archiwach, bo zachowały się od XVI wieku właśnie pieczęcie tarnogórskie cechowe. I obecny cech z rzemiosł różnych z Tarnowskich Gór wraz z władzami
Przywitajmy ich brawami. Chcę przemysł różnych stucholi będzie za chwileczkę. Partnerski powiat. Ale a propos, to ciekawe, Tarnowskie Góry były bogatym miastem i wszyscy chcieli chodzić w butach. W czasach, kiedy tych butów było mało, były reglamentowane, były luksusowym towarem. Pewnie na drugim miejscu byli piekarze, potem pewnie cechy odpowiadające za przeróbkę mięsa i tak dalej, prawda? Wszystkie te cechy były włącznie z Kowalem, który na rynku właśnie tam przy Sedlaczku miał swoją siedzibę. I witamy oczywiście Kuźników na czele z Walentym Roździeńskim, jego słynnym dziejem oficyna Ferraria. Kuźników tutaj na Małej Pannie było dużo. Roździeński wywodził się właśnie z rodu rycerskiego Kuźków, albo serdecznik. Tak, był z nimi powiązany, miał podobny kart. No i słynne jego oficyna Ferrari wypisane po polsku, polszczyzną, tam w czasach to była... No i mieszczanie z przełomu XVI wieku na czele z burmistrzem Stanisławem Sienkowiczem, burmistrzem Jakubem Bruzełką, jego żoną Magdaleną Janiczkową i pani Goskę, która ufundowała kościół świętej Anny. Muszę powiedzieć, że w kościele świętego Piotra i Pawła właśnie mamy nagrobek Janiczkowy. Jest to pierwsza inskrypcja w języku polskim na Śląsku. Zespół muzyki dawnej z Toszka. A ja dzisiaj byłem na mszy za miasto, za mieszkańców miasta. No i witamy przedstawicielkę rodu Habsburgów, cesarzową Eleonorę, która zmierzała z córką na ślub z Michałem Korybutem Wiśniowieckim, który odbył się w Częstochowie na Jasnej Górze. No i witamy naszego króla, zwycięzcę pod Wiednia, Jana III Sobieskiego wraz z królewiczem Jakubem, hetmanem Jabłonowskim i husarium. No drodzy Państwo, znana jest prawda o tym, że król Jan III Sobieski w drodze pod Wiedeń właśnie przemaszerował, zatrzymał się w Tarnowskich Górach. No to w historii Rzeczpospolitej to jedna z najjaśniejszych kart. Zwycięstwo pod Wiedniem w 1683 roku po wielu wcześniejszych sukcesach nad Turkami. No Jan Król III Sobieski, zbawca Europy i chrześcijaństwa, tak o nim mówiono. No i zanim jego żona, on zresztą tutaj rozstał się z Marysieńką właśnie w Tarnowskich Górach, królowa Marysieńka. I damy dworu. Poznaje królową, poznaje Justyna Michalska, szefowa zespołu TES, który w przyszłym roku 20-lecie będzie obchodził. No i oczywiście ten, który tu był witany przez polską szlachtę, który podobno złamał tu podkowy. Wszystkie? August II Mocny, który właśnie na rynku miał specjalne przyjęcie przez szlachtę polską, bo w piekarach musiał zmienić wiarę na rzymskokatolicką i wjechać już na teren Polski jako katolik. August II Mocny. I przesympatycznie uśmiechnięty wraz z dałami dworu i słynnym Kowalem, u którego tą podkowę miał złamać. A podkowy nie ma, bo już złamana jest prawdopodobnie. I uwaga. No i oczywiście jego syn August III Mocny, który również tutaj, bo Tarnowskie Góry były takim August III, który tutaj właśnie wjeżdżał do Rzeczypospolitej, bo Tarnowskie Góry były ostatnim przystankiem cesarstwa i stąd wjeżdżało się na teren Rzeczypospolitej, stąd też ich tutaj pobyt. August III Sas, już nie taki mocny, ale też dyplomata, jak no mocny musiał być, bo podobno około 300 kochanek zanotowano w historii panowania tego króla. Panie doktorze, nie będziemy rozwijać tego wątku. A to jest bardzo mocny Sedlaczek. Johan Sedlaczek, który tutaj miał winarnię, ale nie tylko, bo również księgarnię i bank prowadził. Czyli człowiek do tańca i do różańca, można powiedzieć. Atrybutem tańca jest beczka wina, która jest właśnie pod nim i teraz będzie słynny ceremoniał, kiedy Jan Johan Sedlaczek, właściciel tutaj pierwszej winiarni, karczmy w rynku w Tarnowskich Górach, najsłynniejszej, nie wiem czy pierwszej, ale na razie najsłynniejszej, w tej chwili częstuje pewnie słynnym węgrzynem, jak mówiono, na najlepszych tych rejonach wino Tokaj przywożone z zaśledzonych Węgier i loża honorowa pewnie zostanie poczęstowana. No, Sedlaczek jest też o tyle słynny, że pozostał rachunek
kiedy car Aleksander I tutaj w Sedlaczku, to podobno zostawił historycznie największy rachunek w ogóle po swoim pobycie, także karczma musiała być, czy restauracja wtedy musiała być znana, skoro sam car tak, jakby to powiedzieć, hojnie ją wynagrodził. No, oni mają rozmach do dzisiaj. Ciekaw jestem, ile wynosił ten rachunek zapłacony przez cara. Jest w muzeum do sprawdzenia. Ciekawe, ile było w przeliczeniu było na dzisiejsze pieniądze. Drodzy Państwo, Johan Sedlaczek częstuje pana burmistrza miasta Tarnowskiej Góry i pana premiera Mateusza Morawieckiego i wszystkich wspaniałych zaproszonych gości na lożę honorową. Dzisiaj wyjątkowe święto. Pan premier osobiście przyjechał do Tarnowskiej Góry. Teraz będzie kosztował wina. Ciekawe, co to za wino i jaki miało smak. Ale sądząc po uśmiechach gości w loży honorowej i po blaskaniu, musi być przednie, wyborne wino. W sensie, że toast jest wznoszony. Powstaniemy. Na cześć Tarnowskich Gór i wszystkich gości. Wiwat! 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 No i teraz można już wypić do dna, tylko proszę nie rzucać za siebie. A za Johanem Sedlaczkiem przedstawiciele mieszczan tarnogórskich. Jeszcze moment, pan Sedlaczek zajął miejsce na swojej beczce. A za nim na osiołku, czy to jest osiołek, czy to jest z tyłu nie poznałem. Życzliwie machają tarnogórzanom. Jak widzimy w pięknych, historycznych, górniczych mundurach. A za nimi... Na dobrą sprawę te mundury się troszkę zmieniły, szczerze powiedziawszy, od tych czasów, ale została jakby baza. Czarny mundur, tu jeszcze... No i zielona, zielony kolor generalski, jeżeli chodzi... I tutaj przedsiębiorca i przemysłowiec Salomon Izak. Pozdrawiamy serdecznie. Przyjechał właśnie z Brabancji oraz władze kopalni Fryderyk, bratem naszego słynnego doktora Kocha, Hugo Koch. I za nim właśnie z małżonką, z parasolką, nobilitowany tutaj za zasługi Hugo Rudolf von Karnal, a za nimi August Boskamp Lawkopolski, który przybył tutaj z terenu Rzeczpospolitej. Jego ojciec był posłem do Porty Tureckiej. W Polsce otrzymał szlachectwo i później potwierdził je właśnie tutaj. Między innymi założył i był tutaj pierwszym szefem loży masońskiej, Siegfried. I uwaga, król Prus, Fryderyk Wilhelm II w Karocy pochodził. Trzeba powiedzieć, że no, napisałem nawet na ten temat książkę. Ponad 40 koronowanych głów było tutaj w Tarnowskich Górach. Także jak kiedyś napisał profesor Niesieja, Tarnowskie Góry miały jakiś pewien magnes i chyba do dzisiaj miały magnes wiele postaci. Że przyciągają wielu wybitnych postaci. Myśmy przepuścili tak szybko, bo bardzo szybko nam się to przemieszcza. Jadą oczywiście słynni pisarze i poeci, którzy odwiedzili Tarnowskie Góry. Wolfgang Goethe, Julian Ursyn Jęczewicz, nasz biskup Krasicki. I oczywiście Józef Wybicki, autor naszego hymnu narodowego. A trzeba pododać, że niedaleko stąd... w roku 1807. A niedaleko stąd mieszkał też słynny drugi po Goethe, romantyczny poeta niemieckojęzyczny, ale mówiący również śląską gwarą, Józef von Eichendorff. No i oczywiście przemieszczamy się bardzo szybko do roku 1807. Pułkownik Sułkowski i huzarzy, no, którzy genialny. Tutaj nawet stoczyli potyczkę na rynku w Tarnowskich Górach. Spotykali się z miejscowym bratem Sułkowym. Przemilczymy. Natomiast Sułkowski absolutny podobno geniusz, jeżeli chodzi o strategię wojskową, jest podziwiany przez samego Napoleona. I oczywiście dalej epoka napoleońska, piechota polska wraz z regimentem z Nysy, który prowadzi Legion Dąbrowskiego, który prowadzi pan Marek Serski jako generał Sokolnicki.
Pozdrawiam serdecznie. Zwróćcie Państwo uwagę, że wtedy jeszcze nie ukształtowały się do końca barwy narodowe i były w trzech kolorach tak naprawdę. Białym, czerwonym i niebieskim, do odcienia niebieskiego. Zresztą być może również dlatego, że... No i właśnie ten, który miał tu zostawić największy rachunek w historii Tarnowskich Gór, car Aleksander, który podążał na kongres wiedeński. Bardzo dziękujemy. Wraz z generałem Wołkońskim. I jakby to powiedzieć gościnnie mówimy spasiba, drogi carze, za ten duży rachunek, który zadowolił nie tylko... No i oczywiście nie obyłoby się bez słynnych naukowców, czyli Aleksander von Humboldt, Erich Przybylow, Robert Koch, Karl Wernicke i Paweł Wozidło. Paweł Wozidło właśnie tutaj w tym liceum naprzeciwko był profesorem, zresztą stworzył podręcznik do botaniki, który przez kilkadziesiąt lat był używany w całych Niemczech, najdłużej używany podręcznik. To właśnie tutaj stworzył botaniczny również ogród, który teraz próbuje się odtworzyć. A. No i tutaj mamy nowe postacie po raz pierwszy, czyli Aleksander von Humboldt, słynny naukowiec, botanik, odkrywca. Następny badacz, profesor Erich Przybylow z Uniwersytetu w Królewcu i Johann Wilhelm von Blandowski, który był badaczem Australii. No i proszę bardzo. I też związani z Tarnowskimi Górami. Związani i urodzeni w Tarnowskich Górach. Szczególnie nazwisko Przybylow o tym świadczy, że to był człowiek stąd. I proszę, podbił świat, a zamieszkał w Królewcu, czyli w Königsbergu. Tak. Zdradzę tylko, że właśnie w naszym pochodzie jest sześć nowych postaci, które udało nam się rozwinąć. I oczywiście to, co mówiliśmy, ta wielokulturowość, czyli przedstawiciele trzech religii na terenie Tarnowskich Gór, duchowni trzech wyznań, ksiądz Franciszek Kokot, który był proboszczem w Piotrze Pawle. Czyli w głównej farze, w głównej parafii katolickiej. Ksiądz doktor Karl Christian Weber i rabin doktor Aleksander Kokot. Zresztą można od razu poznać po stroju, kto jest przedstawicielem jakiej religii. Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych wielkich duchowych ojców. Pominęliśmy tutaj, bo bardzo szybko przeszła ta ekipa z naszym słynnym karnalem. Tak. To wielka postać. Wielka postać, założyciel szkoły górniczej. No dzisiaj nam ten pochód się bardzo szybko przemieszcza, bo już mamy następną grupę z nowymi postaciami. Przede wszystkim tutaj można powiedzieć, ja wiem wszystko. Tutaj można powiedzieć nowe postacie, jeżeli chodzi o Irmę Sedlaczek wraz z bratem, która była, muszę powiedzieć, pierwszą pisarką w historii, która została przyjęta do Towarzystwa Poetów Wrocławskich. Napisała cztery tomiki swojej poezji. I tu muszę powiedzieć, że dla historyków jest pewna praca, ponieważ losy jej zakończyły się w roku 1930, gdzie wiemy, że przebywała w Pradze. Co się z nią działo dalej, to jeszcze powinniśmy to ustalić. Tak się czego nie odkrywa. Następnie siostra Józefina Nidecka, Boromeuszka, przede wszystkim założyła tutaj dom zakonny, początkowo był w Tarnowskich Górach, a następnie na Gliwickiej 22 się mieścił. I drugi dom, który jest w Nakle, działający do dzisiaj, oraz słynna działaczka śląska Józefa Bramowska, dwukrotny senator, walczyła o polskość, wielokrotnie aresztowana przez władze niemieckie, była senatorem w czasach II Rzeczpospolitej. Przypomnijmy również, że w tym roku przypada setna rocznica wybuchu pierwszego powstania śląskiego. No i z Irmą idzie właśnie doktor nauk chemicznych Erwin Sedlaczek. Oczywiście potomek tych naszych słynnych. I tu jest
Loża honorowa po prawej, proszę, będziemy się uśmiechać serdecznie. Wszystkie nowe postaci, które maszerują w tegorocznej paradzie historycznej. Zwróćcie Państwo uwagę, jak przez lata ostatnie zmieniły się kostiumy, jak są bogate, jak dojrzało. Pamiętam początki tego korowodu, który komentowałem 13 lat temu, no to własnym sumptem w domach szyliście kostiumy, często nie do kompletu. No i witamy przedstawicieli słynnego rodu Dowesmarków z hrabią Hugonem z Nakła. Z małżonką. Rodzinnie jedzie drugi przedstawiciel rodu. Pierwszy, który otrzymał od cesarza tytuł książęcy. I tu prosimy się zatrzymać. Guido Henkel von Donesmark wraz z cesarzem Wilhelmem II. I tu się prosimy zatrzymać, proszę, księcia Donesmarka. Tutaj jest loża honorowa po prawej stronie. I proszę, małżonka księcia Donesmarka wręcza bukiet pięknych kwiatów. Oczywiście książę Guido ze swoją charakterystyczną długą brodą. Cesarz wielokrotnie odwiedzał Świętaniec, jego główną siedzibę, dlatego między innymi zbudowano właśnie pałac kawalera, aby cesarz czuł się dobrze. Jak u siebie w domu. Przyjeżdżał tu często na polowania, zazwyczaj wysiadał w Radzionkowie na stacji. Także Wilhelm II był tu bywalcem na terenie ziemi tarnogórskiej. Natomiast sam Guido był tym, który wycenił reparacje francuskie na 5 miliardów franków. No i dzisiaj by nam się przydał, prawda? I niestety mieli tylko słabość jedną, palili dużo i niestety używali również innych rozkoszy życia, co widać. Tu jest loża honorowa, tak. Proszę pozdrowić. Czarny? Aha. I tutaj za eskortą w czarnym stroju na koniu Blanka de Paiva, ukochana księcia Guido. To właśnie dla niej książę postawił tak zwany mały Wersal. Oni niestety po wojnie francusko-pruskiej musieli opuścić Paryż, co dla niej było lekkim szokiem. Wtedy Guido miał powiedzieć słynne słowa: kochanie, skoro kochasz Paryż, kochasz Wersal, ja ci postawię taki sam na Śląsku. Bił 12 tysięcy pali dębowych, żeby ten Wersal postawić. Także jest to piękna, można powiedzieć, romansowa historia. Niestety Blanka tragicznie zginęła w parku. Miała po prostu wypadek konny. O czym się nie mówiło, mówiło, że zmarła na serce, natomiast z tego, co wiemy, na podstawie tego, co mówiła służba, po prostu zahaczyła o gałęź podczas jazdy konnej. To są też smutne... Była na tyle piękną kobietą, że do dzisiaj w paryskim Lido jest wyświetlany taki spektakl właśnie Noc Pajwy. No proszę. I to jest ta dama. Ale właśnie muszę powiedzieć też, że jej druga żona Guida, Katarzyna Ślepcow, no będąc troszkę kobietą zazdrosną, usunęła wszystkie wizerunki Blanki z pałacu. Jesteśmy tylko ludźmi, wszyscy mamy słabość. Tutaj słynna z dosiadem. I tutaj, Darku, mamy naprawdę kolejną, można powiedzieć, wielką rzecz, ponieważ wchodzi 156 Pułk Piechoty Pruskiej na czele z pułkownikiem Kramerem, ale o tyle ciekawe, że te mundury to nie repliki, a oryginały. Oryginały? Także możemy zobaczyć oryginalne mundury i za nimi już podąża miejscowy Gręszów, Selbszów. I oczywiście wiemy powstania i komisja rozjemcza, druga wojna, czyli Francuzi, którzy tutaj na terenie Tarnowskich Gór byli. Oryginalne. A tutaj mamy Gęczuc i karabin maszynowy MG-015. A tu oryginalna taczanka, tak, jeżeli chodzi. A tu powstańcy. Oczywiście nasi powstańcy w tym roku stulecie. Proszę pomachać powstańcom. Dzisiaj w tym roku obchodzimy setną rocznicę wybuchu pierwszego powstania, w przyszłym roku drugiego, a za dwa lata trzeciego. Drodzy Państwo, 100 lat temu w sierpniu rozpoczęło się pierwsze powstanie śląskie pod dowództwem Alfonsa Skrzypniaka. Czy ono miało tu jakieś
tak, istnieją do dzisiaj przekazy, że również na terenie powiatu, zresztą tutaj przez chwilę stał pociąg z polską załogą, generalnie tutaj na terenie powiatu również miały miejsce walki. Mimo pierwszego powstania. I w pierwszym, i w drugim, i w trzecim powstania. Szczególnie w trzecim, wiem, że tutaj Wojciech Korwanty miał duże... Teraz już nas to nie zagłusza, muzyka no i nieodzowni Szkoci, którzy również tutaj byli podczas plebiscytu, to prawda nie na ziemi tarnogórskiej. Pamiątka pobytu rezydowania szwedzkich wojsk na ziemi śląskiej, na ziemi tarnogórskiej i słynne melodie na chorza. Tutaj. No i szybko posuwamy się w czasie, rok 1922. Generał Szewczycki wjeżdża do Tarnowskich Gór. Tarnowskie Góry stają się już miastem polskim. I teraz generał Szewczycki. Czerwiec 1922 roku. Wjechał na rynek tarnogórski wraz z Wojskiem Polskim. Symboliczne odebranie przez Rzeczpospolitą. Tak jest tutaj. Grupa Salut. Związku Powstańców Śląskich. Grupa Weteran z Radziempowa. Prosimy dalej. Leonora, daleko są nasi. Oj, serio? A tutaj mamy rowerzystów. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, kolarzy. Dlatego, że tradycyjnie staropolska nazwa, zachowana jeszcze w śląskiej gwarze i w czeskim języku, na ten instrument, na ten pojazd mówiło się koło. Koło. Dowód na to jest taki, że dzisiaj w peletonie jadą kolarze, a nie rowerzyści. Na początku grupa policjantów Policji Województwa Śląskiego, przypomnę tylko, że była to autonomiczna policja na czele ze swoim komendantem, jak również Radfar Grupę. Pozdrawiam serdecznie. Grupa rowerowa. Tę grupę rekonstrukcyjną Zabrza znam doskonale. Od lat pracowaliśmy przy obchodach setnej rocznicy pierwszego powstania śląskiego. Policja na rowerach. Drodzy Państwo, no, odbyło się mnóstwo imprez, koncertów, happeningów związanych z pamiątką po pierwszym powstaniu. Pierwszy pojazd tego rodzaju. Uzupełnię tylko moją wypowiedź, że ta firma, której nazwy używamy do dzisiaj jako nazwy tego instrumentu, produkowała ten sprzęt i dlatego tak się używa. Ale na Śląsku możecie być dumni, że używacie pierwszej staropolskiej nazwy. Koło. Co zresztą widać, że było duże koło i kółeczko. A teraz witamy osobę... Jeszcze poczekajmy, bo pani generał jeszcze nie dotrzyła do nas, a panowie się popisują kunsztem, bo jeżdżenie na takim instrumencie wcale nie jest proste. O, tutaj przed trybuną honorową. Sygnał dźwiękowy, czapka z głów, proszę, jedną ręką prowadzone, to nie jest prosta jazda. W latach 36-39 właśnie na terenie Tarnowskich Gór uczyła jedyna cichociemna generał Zawadzka, która jest w oryginalnym mundurze, który został przysłany z Torunia. Była to jedyna cichociemna i druga w historii Wojska Polskiego generał. Łączniczka Armii Krajowej, która odbyła ponad 100 misji przez Niemcy. Pani generał Elżbieta Zawadzka. Cichociemna. I oczywiście 11 pułk piechoty, który stacjonował w Tarnowskich Górach i pułk trzeci Ułanów Śląskich z pułkownikiem Chmielewskim jako dowódcą. Tam jest loża honorowa, jeszcze chwilę, my jesteśmy tylko forpocztą tej loży honorowej. I tu są jako Ułani jedzie ochotniczy szwadron Szymon.